No i chodził taki dowcip, że z Ministerstwa Handlu Zagranicznego było takie ministerstwo, chciano wyrzucić jednego Żyda. Ale trzeba mieć jakiś pretekst, nie? Najpierw go wysłali do Włoch, żeby sprzedawał polski makaron. Pojechał, wrócił, sprzedał. Cholera, niedobrze. Posłali go do Francji, żeby sprzedawał polskie wina. Nie było go 2 miesiące, wrócił, sprzedał. Cholera. W końcu wysłali go do Chin, żeby sprzedawał polski ryż. Nie było go pół roku. Wrócił, sprzedał. Nie było rady. Trzeba było awansować. Dlaczego się zajęłaś pół roku? A czy ty myślisz, że to łatwo w Szanghaju znaleźć drugiego Żyda?